Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na krótki filmik, w którym chciałabym Wam pokazać moje zakupy, o których mówiłam Wam w moim ostatnim daily vlogu. Na tych zakupach byłam z moją koleżanką Kasią, którą serdecznie pozdrawiam. I z Kasią miałyśmy to szczęście, że akurat w tym dniu, kiedy pojechałyśmy na zakupy, obowiązywały kody zniżkowe z Glamura i powiem szczerze, że kilka kodów udało nam się wykorzystać. Pierwszym sklepem, który odwiedziłyśmy, to był sklep Taliway, w którym ja kupiłam dwa naszyjniki. Pierwszy jest na takim bardzo delikatnym łańcuszku z takim ala złotym kółeczkiem. A drugi jest na takim podwójnym białym łańcuszku z dwoma takimi mniejszymi kółeczkami i za te dwa naszyjniki zapłaciłam niecałe 20 zł. Kolejnym sklepem, który odwiedziłyśmy, był sklep Medicine, o którym nawet nie wiedziałam, że w centrum handlowym Jantar w Słupsku taki sklep jest. Razem z Kasią wybrałyśmy sobie po jednej rzeczy, wykorzystałyśmy oczywiście kod zniżkowy i ja znalazłam łańcuszek, który kosztował wcześniej 19,90. Zapłaciłyśmy niecałe 10 zł za każdą z rzeczy i tak wygląda ten łańcuszek z zawieszką w kształcie takiej ażurkowej ręki Fatimy, w której się po prostu zakochałam. I nawet gdybym w tym dniu nie miała kodu zniżkowego na ten sklep, to ten łańcuszek na pewno bym kupiła. Byłyśmy w Rossmanie, ponieważ Kasia szukała czegoś do opalania, bo właśnie pojechała na urlop do Egiptu, a ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie sprawdziła oferty na do widzenia, w której znalazłam dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest L'Oreal Elnett, to jest lakier do włosów. On kosztował 10 zł. Jedynym mankamentem jest to, że on tutaj jest wgięty na butelce, ale tak naprawdę nic innego złego się z tym lakierem nie dzieje. I drugą rzeczą, którą kupiłam w ofercie na do widzenia, są to kolorowe klamerki, 24 sztuki i te klamerki kosztowały 2,99. Byłyśmy również w Biedronce, w której kupiłam maskarę maksymalnie wydłużającą rzęsy Celia Woman. Ja już tą maskarę raz miałam i byłam z niej bardzo zadowolona. I jak tylko zobaczyłam, że właśnie jest w ofercie biedronkowej, to musiałam ją kupić i ona kosztuje 12 zł. Byłyśmy również w Hebe. Ja tam w Hebe kupiłam tylko żel pod prysznic z Kalosa, który pachnie jak taka guma do rzucia z mojego dzieciństwa i ten żel kosztował 4,99. Byłyśmy również w Ziai, natomiast nie mogę Wam pokazać, co kupiłam jeszcze z Ziai, ponieważ to, co kupiłam, jest dla mojej koleżanki Kasi, która mieszka w Niemczech i będzie to dla niej prezent, a wiem, że Kasia mnie ogląda, więc pokażę Wam tylko to, co kupiłam dla siebie. To jest krem do rąk i do paznokci z proteinowym balsamem i białym lubinem i ten krem jest do dłoń narażonych na częsty kontakt z detergentami, chlorowaną wodą, nadwrażliwych na zmiany temperatury. Tu jest go 200 ml, krem jest w takim opakowaniu z pompką. Jest bardzo lekki, dosyć szybko się wchłania i słuchajcie, pachnie tak jak moja wycieczka w szkole średniej do Paryża. I słuchajcie, ostatnie dwa sklepy to Home & You. W centrum handlowym Jantar byłyśmy z Kasią bardzo wcześnie i jeszcze tych ludzi tak naprawdę kupujących dużo nie było. I ja chciałam zobaczyć właśnie, co jest w Home & You na przecenie, ponieważ ja byłam kilka dni wcześniej tam w Jantarze i podpytałam panią, kiedy w ogóle będą jeszcze takie naprawdę super ekstra przeceny i pani powiedziała, że po środzie proszę przyjść, bo na pewno będą już wszystkie rzeczy tak przecenione do 70%. I faktycznie, w tym dniu, kiedy były przecenione rzeczy o 70% i jak kupowało się drugą rzecz, to tą drugą rzecz miało się za złotówkę. I ja znalazłam coś, o czym marzyłam już od momentu, kiedy po raz pierwszy to zobaczyłam w Home & You. Tutaj jest taki ptaszek, jest klatka zawieszona na łańcuszku, do której możemy włożyć T-Lighta i wszystko jest na takiej nóżce. Wcześniej to kosztowało 35 zł. A ja znalazłam tu za 24,50, no ale chciałam sobie coś tam jeszcze dobrać za tą złotówkę i znalazłam coś, co kosztowało wcześniej 49 zł, a na przecenie taki ptaszek też z taką klatką, z ażurkowymi listkami na podstawce w kształcie takiego talerzyka, kosztowało to 14,70, a kupując te dwie rzeczy mogłam to kupić za złotówkę. Podchodząc do kasy okazało się, że ta klatka kosztuje 17,50, więc za te dwie rzeczy zapłaciłam 18,50, więc po prostu to było spełnienie marzeń, dosłownie spełnienie marzeń. No i później jeszcze pojechałyśmy do Galerii Słupskiej, gdzie byłyśmy właśnie w Hebe i w Empiku, bo Kasia chciała sobie kupić książkę jakąś na podróż. No i zorientowałyśmy się, że przecież też w Galerii Słupskiej jest Home & You.
Oczywiście też była ta sama przecena, ale już kupujących było dużo więcej i ja zdecydowałam się na zakup czegoś, co kosztowało wcześniej 35 zł, było przecenione na 10,50. To jest takie pudełeczko z takim bardzo fajnym zamknięciem. W środku, żeby nie było, że jest puste, jest dosyć spora świeca, która pachnie różami, po prostu pachnie kwiatami. I chciałam sobie coś dobrać również za złotówkę i kupiłam mydelniczkę, która wcześniej kosztowała 19 zł, była przeceniona na 5,70. Wygląda w ten sposób, najzwyklejsza z najzwyklejszych mydelniczek, ponieważ ja u siebie w domu mam taką mydelniczkę, która jest jakby podgumowana, ale ona bardzo często lubi zmieniać swoje miejsce położenia na umywalce, co niekoniecznie ładnie wygląda i chciałam po prostu mieć taką najzwyklejszą z najzwyklejszych mydelniczek i za te dwie rzeczy zapłaciłam 11,50. No i wychodząc już z Galerii Słupskiej z Kasią, jesteśmy na schodach ruchomych i Kasia mówi, że coś tam jeszcze jej się spodobało, co kosztowało 19 zł, ale ona niekoniecznie wiedziała, co mogłaby jeszcze dobrać. I ja powiedziałam, że ja zobaczyłam coś przy Kasie, co mi się też spodobało i jak chcę, to możemy kupić po prostu to na spółkę. I ja wybrałam dla siebie taki kubeczek z muffinkami, z zaparzaczem do herbaty i z podstawką na szczura, czyli na herbatę ze sznurkiem. Kasia kupiła sobie taki dzbanuszek na jakiś kompot czy jakiś inny napój i razem zapłaciłyśmy poniecałe 10 zł za tą jedną rzecz, gdzie wcześniej ten zestaw kosztował 35 zł, był przeceniony na 17,50, więc ten zestaw kupiłam za, tak jak mówiłam, za niecałe 10 zł. Kochani, i to są moje ostatnie zakupy. Jestem niesamowicie zadowolona z nich. Oczywiście przyjechałam jeszcze do domu, sprawdziłam ofertę Home & You internetową, zrobiłam zamówienie, kupiłam jeszcze 6 innych rzeczy. Zostało mi to policzone jeszcze bardziej korzystniej niż w sklepie. Czekam na tą przesyłkę i mam nadzieję, że Wam się te moje zakupy spodobały. Jeśli tak, to poproszę o kciuk do góry i napiszcie, czy Wam udało się coś ostatnio kupić takiego, wiecie, super ekstra przecenionego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. Pa, pa.